Hejo, hejo, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach nowe życie Shani. Witam was bardzo serdecznie w 8 odcinku tej serii. No i jak widzicie, Shani siedzi sobie uśmiechnięta w swoim nowym pokoju. Wstała sobie wcześniej rano i tak sobie podziwia, bo nie może uwierzyć w to, jakie szczęście ją spotkało, że dzięki pomocy Tari i Lamberta może zacząć kolejny nowy rozdział w swoim życiu, no i będzie teraz prowadzić swój własny dom. Na początku odcinka rozejrzyjmy się tutaj troszkę. Jak widzicie, parcela jest dokładnie ta sama, którą możecie pamiętać z pierwszego odcinka serii. Mamy tu drzewo prowadzące na polanę i to drzewo właśnie przyprowadziło Shani do współczesności. No i wcześniej stała tutaj stara szopa, wszystko było zarośnięte chwastami, no i szopa naprawdę wymagała remontu. No i Lambert i jego pracownicy zrobili tu naprawdę dobrą robotę. Powiększyli szopę o kilka dobudówek, uporządkowali cały ogród. Tutaj są dokładnie te same ule, które wcześniej stały mniej więcej w tym miejscu. Dokładnie te same roślinki. No i co? Myślę, że zajrzymy sobie do środka i zobaczcie. W środku Lambert zmieścił dwa malutkie pokoje. Tutaj jest pokoik Shani, a tutaj taki malutki pokoik dla Kelai, która sobie właśnie śpi. Mamy też malutką kuchnię połączoną z dużym pokojem, no i też z przedpokojem. No i tutaj mamy taką małą łazienkę. Także jest bardzo skromnie, ale myślę, że przytulnie. Jak widzicie, nie ma tutaj za dużo ozdób, tak naprawdę są głównie meble, dlatego że Taria dopiero zamierza zabrać Shani na zakupy, no i wtedy kupią nowe ozdoby. I wtedy myślę, że będzie tutaj po prostu jeszcze piękniej. Nie mogę się już doczekać, aż tutaj na półkach pojawią się właśnie jakieś dekoracje, jakieś świeczki, kwiatki. Wtedy już myślę, że naprawdę będzie bardzo, bardzo domowo. No ale mamy też w wyposażeniu Shani dywanik. Tak, mamy dywanik, który przygotowała dla Shani Taria. No i myślę, że możemy sobie go tutaj położyć w pokoju przed łóżkiem. No i też mamy w wyposażeniu jeszcze kompozycję kwiatową, też od Tarii. Taria przygotowała tą kompozycję z okazji urodzin Kelai. No i myślę, że sobie tutaj postawimy, niech jest na razie w tym pokoju. No i jeszcze tak, jak widzicie, tutaj właśnie jest ten duży miś, który Kelaja dostała na urodziny od Tari i Lamberta. No i postanowiłam, że będzie tu, żeby sobie też Kelaja mogła chodzić po dużym pokoju i sobie z misiem rozmawiać. No i tak sobie myślę, że skoro Kelaja sobie śpi, no to Shani mogłaby pierwsze kroki o 6 rano skierować do ogrodu, dlatego że sobie zobaczy, co ona tutaj w ogóle ma. Może zasiejemy sobie coś nowego, sezonowego, zobaczymy. W każdym razie tu widziałam, że też mamy... O, biegnie sobie Uma. Cześć Uma, dzień dobry. Mamy tutaj roślinki właśnie, które wymagają zabezpieczenia, bo są po prostu poza sezonem. No i zobaczmy, co my tu jeszcze mamy poza sezonem. Tu coś widzę, jest rumianek, okej, to możemy sobie go przesadzić do doniczki. Wiesz co, może zbierz cały plon jak na razie, Shani, i potem możesz ewentualnie... Trzeba tu coś podlewać czy coś? Coś pielęgnować? Podlej teren, tak, no to podlej. Mamy rumianek poza sezonem, no i mamy też smardzę. No ale smardzę to możemy zostawić w tych donicach. I jak na razie zabierzemy sobie tylko ten rumianek pod dach. No i zobaczcie, Shani wygląda naprawdę na bardzo szczęśliwą. No ja też się bardzo cieszę, że w końcu zaczynamy tutaj swoje życie. Oczywiście będę bardzo tęsknić za Tarią, bo fajnie mi się mieszkało z Tarią, ale też Shani musi iść swoją drogą, no i musi powoli zacząć się przygotowywać do swojego głównego celu, czyli do wskrzeszenia Eskela oczywiście. No dobra, jak ci idzie? Już prawie kończysz. Uma pokonała w walce dziką wiewiórkę. Uma, gdzie ty znowu jesteś? Gdzie ty pobiegłaś? No, wiesz co, zwiedzasz okolice i walczysz z wiewiórkami. No dobra, zostawimy Umę, niech sobie chodzi i zwiedza. W końcu jest tu bezpieczna, to małe, przytulne miasteczko, nic jej się tutaj nie stanie. Dobra,
No to tak, to ja myślę, że przeniosę sobie ten rumianek pod daszek i oczywiście Szani przeniesie i zaraz wracam. No i już musiałam dokupić donice, dlatego że te donice były już zajęte, więc tu postawiłam jeszcze jedną donicę właśnie z tym rumiankiem. No i jeśli chodzi o nasze Simoleony, to po prostu Szani dostała taką mini pożyczkę na start od Tari i Lamberta. Potem na pewno się jakoś dogadają, żeby Szani mogła to wszystko spłacić. Może buduj więź z pszczołami. Tak na początek, zobaczymy. No, bo pszczoły tu nam pracują, więc może trzeba by było z nimi się zaprzyjaźnić. Co? No. Okej. Okay. Może nas nie urządlą tym razem. Jednak nie. No właśnie, bo u Tari to było różnie z tymi pszczołami. No dobra. Ale... Nie jest źle, pierwsze kroki poczynione, zostawimy sobie ten drugi ul, dlatego że tu widziałam, że właśnie kuwetkę trzeba by było wysprzątać. Więc Szani, chodź, zajmiesz się trochę domem teraz, bo myślę, że już Kelaja niedługo będzie wstawać, co? No, w sumie jeszcze nie, jeszcze sobie pośpi. Więc Szani, spoko, bo masz trochę więcej czasu na porządki w domu. Kuweta ogarnięta, mogłabyś jeszcze sprawdzić, no właśnie, chciałam sprawdzić, czy u mama miseczkę napełnioną, ale nie ma, więc trzeba napełnić jej miseczkę. No i trzeba by było też przygotować jakieś fajne śniadanie, no bo Kelaja się obudzi, coś by trzeba było fajnego, dobrego zjeść. Ale tu pięknie wyglądają te kwiaty od Tari. No i Uma znowu pokonała w walce dziką wiewiórkę. Okej, okay, dobra. Miseczka napełniona, więc przygotujmy sobie śniadanie. Podaj śniadanie. Może coś takiego fajnego, szybkiego. Deser owocowo-jogurtowy będzie okej. No i też właśnie widzę, że Szani jest głodna, więc okej, okay, przyda się śniadanie, no i zobaczcie, pierwsze śniadanie w nowym domu, tak, nowe noże Szani, więc na pewno są bardzo ostre. O, i Kelaja sobie tu słodko śpi. Właśnie zobaczcie, taki ma fajny pokoik, ma tutaj jakieś pocztówki, no koty oczywiście, bo wiecie, no Taria brała troszeczkę udziału w pomysłach na to, jak urządzić pokoje, no bo wiecie, Lambert to jednak mężczyzna, więc tutaj się postanowił poradzić Tari, no i ona mu podpowiedziała, żeby właśnie może kotki, bo Taria kocha koty, no więc koty, jakieś tutaj właśnie widzicie kwiaty, jakieś takie fajne dekoracje, obrazki, no widać, że tutaj Taria też miała swój udział w dekoracji tego domu. Ja sobie tutaj tak patrzę, co robi nasza Uma. No i zobaczcie, Uma biega wszędzie dookoła. O, i zobaczcie, zaczął też padać deszcz. Taki drobny deszczyk jesienny, no bo właśnie mamy jesień. No, także Uma może być w końcu wróciła do domu na jakieś śniadanie, co? Czy nie? Idziesz? Nie? Tak, chyba tak. Dostała, wiecie, info, że miseczka się napełniła, więc trzeba wrócić do domu zjeść. No chodź do środka, chodź. Szani, zjadłaś, to tak, sprzątnij. No i zobaczmy, jak tam Kelaja. Kelaja musi pilnie na nocniczek, więc obudź się. No i Szani, musisz zacząć wychowywać córeczkę. Dlatego, że Kelaja miała dopiero co urodzinki, musi się wszystkiego nauczyć, więc ucz Kelaję korzystania z nocniczka. Zobaczymy, jak wam pójdzie. Szani, trzymamy za ciebie kciuki, wszystko będzie okej. Okay. Poradzisz sobie. Zresztą Szani jest pewna siebie, więc będzie wszystko okej. Okay. Uma oczywiście na stół od razu te brudne łapki prosto z dworu. Jeszcze deszcz pada, a ona tu na stół. No dobrze. Niech ci będzie, Uma. Wiesz, ty jesteś taki trochę mały dzikus. Ale okej, okay, no ma taki charakter, więc pozwolimy jej żyć po swojemu, no. I rodzinka w komplecie. I co, Kelaja? Jak skorzystasz sobie z nocniczka, to trzeba by było dać ci jeść. No i ja będę się starała przynajmniej karmić Kelaję na tym tutaj krzesełku dla dzieci. No bo skoro już mamy, no to będziemy korzystać. Ja też tak fajnie to wygląda. Chociaż wiem, że jak się ma więcej tych małych dzieci, to ciężko jest nad nimi zapanować. I wtedy, wiecie, najprościej to po prostu przeciągnąć talerz na podłogę. Kliknąć, niech sobie dziecko je. No ale myślę, że skoro mamy tylko Kelaję, to będziemy się nią zajmować w taki sposób, że wiecie, będzie sobie jadła ładnie przy stole. Przynajmniej tak będę próbować. Okej, przyspieszmy sobie troszeczkę. Ten proces korzystania z nocniczka, bo jak widzicie, trochę to trwa.
A Uma tak, stół, łóżko, okej. Okay. Stwierdziła, że w końcu sobie coś zje. No, najwyższa pora. O! Nocniczek, coś tam się wydarzyło. Dzieje się cały czas. Szani, wytrzymaj w tych pięknych zapachach. A co ty tam robisz, Uma? Myślałam, że ona na coś poluje? Czy ona śpi? Nie, no poluje na coś tam. Coś tam jest, pewnie jakiś pająk pod tą kuchenką siedzi. Okej. Okay. Smutna, bo wypadek na nocniku. Oj, no dobra, nie szkodzi. Posadź tutaj Kelaję, Szani. Damy jej miseczkę tutaj deseru owocowo-jogurtowego, no i posprzątamy tą wpadkę nocniczkową. Wiecie, że ja jestem screenowa, więc oczywiście musiałam zrobić screen, ale zobaczcie, jak fajnie razem wyglądają. W ogóle Kelaja jest bardzo podobna do Szani i ja się z tego powodu bardzo cieszę. No okej, okay, także podajemy Kelaji pierwsze śniadanie w nowym domu. No i Szani, jak już dasz tutaj jej jedzonko, musiałaś sobie usiąść do tego, naprawdę. Podaj jej to jedzenie pyszne. Dobra. No i co? Poproś o jedzenie. Nie. Chodź sobie tutaj skorzystać, bo widzę, że musisz. No i jak już skorzystasz, Szani, to musielibyśmy się zająć, myślę, przygotowywaniem mikstur, dlatego że zobaczcie. Szani ma zielarstwo na 7 poziomie, no i ma też pełen ekwipunek różnych roślinek. Brakuje nam tych takich składników, wiecie, z zwierzęcych, typu tam patyczaki, świetliki i inne tego typu rzeczy. Ale w tej sprawie będziemy się na pewno... O, smutna. Będziemy się na pewno kontaktować z Lambertem w przyszłości, a na razie będziemy sobie musieli poradzić z tym, co mamy. No i dlatego, Szani, zobacz, co ty mogłabyś tutaj przygotować? Mikstura światła, mikstura otyłości. No dobra, mikstura otyłości, coś tam będziemy sobie ćwiczyć w międzyczasie. Chociaż czekaj, bo tutaj Kelaja już zjadła, więc może obejmij ją czule. Popraw jej humor. Miseczkę damy tu na bok na razie. Okej, okay. No i musisz sobie z nią chwilę porozmawiać, poprawić jej nastrój. No i zaraz ją puścimy, że tak powiem, i będzie się tutaj mogła bawić zabawkami. No i też uczyć się przy okazji nowych umiejętności. No i... A my w tym czasie właśnie zajmiemy się miksturami. Tak, tak sobie zagospodarujemy czas. Dobra, rozmawiaj, to wiesz co, Kelaja, chodź tutaj, Gawosz, o właśnie, pogadaj sobie z nowym misiem, a ty, Szani, po pierwsze sprzątnij miseczkę, jeśli chodzi o deser owocowo-jogurtowy, to spokojnie możemy go schować do lodówki, no i przygotujemy sobie tą miksturę ziołową, miksturę otyłości, tak, o, wiecznie nam się zaczyna robić, no tak, zmienna pogoda w Windenburgu dzisiaj. Trochę było słońca rano, potem trochę pokropiło, a teraz wieje. O, zobaczcie, Szani przygotowuje pierwsze mikstury w nowym domu, w nowej kuchni. No, zupełnie inne warunki niż te, do których jest przyzwyczajona ze swojego życia w przeszłości, ale radzi już sobie. Zresztą też przygotowywała już miksturę dla Tarii. Więc okej, okay. No i co? Tak trochę ucięło animację, ale myślę, że jest w wyposażeniu ta miksturka. O, nie ma. A dlaczego nie ma? A, tu jest. Dobra, widzę. Okej, okay, jest mikstura otyłości. Ta mikstura sprawi, że Sim będzie wolniej, ale zdrowiej, zwiększa uwagę. Dobra. Także na razie dajemy do wyposażenia i zobaczmy, co my tu jeszcze możemy przygotować. No niewiele, właśnie niewiele, bo nam brakuje ciągle tych składników. Muszę się też tym zainteresować. Mikstura światła, okej, okay, zrób ją. Tak, i co? Gaworzysz? Już nie gaworzysz. A co robisz? I dlaczego jesteś zła? Cukru teraz, zjedzenie deseru. Aha, okej. Okay. A może mogłabyś pobawić się zabawką? Potwór zębacz, o, w sam raz. No, pobaw się troszeczkę. Aha, Szani, ty miałaś w ogóle posprzątać tutaj tą... Dobra, SMS od ducha, nieważne. Miałaś posprzątać tą wpadkę nocniczkową. Także czekaj, schowaj do wyposażenia to, co tu masz. No i może wytrzyj. I teraz jeszcze... Okej, nie trzeba sprzątać nocniczka, dobra. Więc posprzątaj. No i widzicie, Szani ma teraz naprawdę pełne ręce roboty. Już nie ma tak lekko, jak wtedy, kiedy dzieliła wszystkie obowiązki sobie z Tarią na pół.
Teraz musimy zająć się wszystkim sama. No, ale daję radę. Może jeszcze też coś z Umą? Może wyszczotkuj. Tak, wyszczotkuj Umę po tych przygodach porannych i walkach z wiewiórką. A ja sobie w tym czasie zajrzę tu i zobaczę, co ja mogłabym ewentualnie zasadzić. Czy mamy jakieś rośliny, które możemy zasadzić, wiecie, w sezonie. Także ja sobie to sprawdzę. Wiecie co, tak mi jakoś nie bardzo pasowały te wszystkie rzeczy, które Shani ma już w wyposażeniu. Dlatego zamówiłam jej różne zestawy do hodowli ziół, do hodowli do hodowli ziół, do hodowli magicznych roślin. No i otworzymy to wszystko sobie, zobaczymy, co my tutaj będziemy z tego mogli zasadzić. Szczególnie, że też tak poklikałam sobie troszeczkę po tych naszych miksturach. No i zauważyłam, że brakuje nam tam głównie właśnie pietruszki, szałwi, bazylii, no, takich właśnie składników. Tu mandragora jest jesień, super. Korzeń kozłuka też, więc zaraz idziemy to sadzić. Jeśli chodzi o szałwie, to nie ma nam pisane. No pietruszka najgorzej, bo lato i wiosna. Ale z drugiej strony pietruszkę możemy sobie zasadzić przecież w domu. No bo przecież to jest takie zioło, które spokojnie może w domu rosnąć. Dlatego zaraz się tym zajmiemy, bo muszę kupić jeszcze doniczkę. A na razie weźmiemy sobie tu mandragory, weźmiemy też te korzenie kozłka. Dobra, dlatego Shani, chodź zasiej. Chodź zasiej tutaj te nowe rośliny w ogrodzie. No, musimy się tu zadomowić. Jeśli chodzi o rośliny, no to wiecie, że to jest bardzo ważne w życiu Shani, żeby mieć piękny ogród pełen ziół, no bo zioła to jest całe jej życie i pasja. Dlatego, no, jeśli wprowadziła się do nowego miejsca, no to musi się tutaj, wiecie, poczuć dobrze ze swoim własnym ogrodem. Dlatego to jest dla niej najważniejsze, żeby zająć się tym w pierwszej kolejności. Widzę, że Kelaya jest smutna, ale dalej się bawi, no i ona by chciała spać. Dlatego Kelaya, może skoro jesteś smutna i w ogóle, no to idź, może zdrzemnij się. Nie będę kazała jej spać, no bo jest dopiero 15, więc niech się zdrzemnie, a ja w tym czasie zajmę się organizacją tej doniczki na tą pietruszkę. Stwierdziłam, że doniczki damy tutaj, przy wejściu, dlatego, że to jest przecież dom zielarki, no więc logiczne jest, że będzie tutaj wszędzie dużo, dużo różnych roślin i zasadzimy sobie pietruszkę, dlatego Shani, jak skończysz tam, no to wtedy zasiej też w domu. O! No i jak ci idzie? Całkiem nieźle, o, pszczoły też zaczynają pracować, fajnie. Fajnie, fajnie. No i co, już skończyłaś? No, nawet sprawnie ci poszło. Trzeba to jeszcze pewnie podlać, co? No, trzeba, trzeba. Więc nie ma lekko, Shani. Musisz sobie jeszcze poradzić z tym. No, a potem coś by trzeba było zrobić takiego, co daje trochę rozrywki, bo widzicie, z tą zabawą to tak średnio. Co by Shani mogła zrobić? No, ona nie ma telewizora, nie ma tego typu rzeczy, ale ma... dzierganie. No ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, czy robienie na drutach daje rozrywkę w Simsach. Nie pamiętam. No trzeba to będzie za chwilę sprawdzić. Jak nie, no to wtedy sobie po prostu poczyta książkę. Zrelaksuje się troszeczkę. Kelaya jest jak na razie grzeczna. Też no na pewno Shani cieszy się z tego powodu. No ładnie tutaj rosną te roślinki. Ładnie. A tego tutaj nie mogłaś zasiać? Nie dałaś rady? Zaraz to muszę sprawdzić. No okej, okay, już sytuacja opanowana. Więc Shani zajmie się tym tu. Tego podlewać nie trzeba. No dobra. Uma sobie siedzi tak fajnie. Chodź może. Dziergaj czapki. O. Czapki, czapki, czapki. Może... może niech będzie tym razem turkusowo-żółta. Ja po prostu chciałabym zobaczyć, czy jej to da zabawę. Czy nie? No, okej. Okay. Coś tam powolutku, bo powolutku, ale jednak rośnie. Także Shani ma zajęcie na wieczór i na, właściwie na popołudnie jeszcze, do wieczora trochę czasu mamy. No. I co, patrzysz sobie na Umę? Gdzie jest Uma? Zobaczcie, Uma sobie tu siedzi na swoim drapaku, a właściwie leży na swoim drapaku. Tutaj ma bardzo fajny widok też z okna.
No, Taria zna koty, Lambert też zna koty, więc wiedzieli, gdzie ten drapak postawić, żeby Uma była szczęśliwa, no i żeby sobie mogła odpoczywać. Shani na pewno próbuje sobie przypomnieć wszystkie wskazówki, które dawała jej Taria, jeśli chodzi o robienie na drutach, no bo jak być może pamiętacie, Taria jest ekspertką w tej dziedzinie, no i to właśnie Taria nauczyła Shani takich, wiecie, podstaw robienia na drutach, no i teraz ona musi sobie dalej radzić sama. No i widać, że bardzo, bardzo się stara. No i co, moi drodzy? Myślę, że będę kończyć na dzisiaj. Przeżyliśmy sobie z Shani pierwsze chwile w nowym domu. No i myślę, że dla Shani najważniejsze było to, żeby przede wszystkim Kelaya się tutaj poczuła dobrze, żeby Uma też była zadowolona oczywiście z nowego domu, no i też, żeby wprowadzić się do nowego ogrodu, dlatego że Shani zdaje sobie sprawę z tego, że to właśnie ogród będzie no jakby jej głównym źródłem utrzymania, no bo będzie potrzebowała składników do tego, żeby móc przygotowywać swoje magiczne ziołowe mikstury. No a teraz zostawimy sobie Shani, niech sobie tutaj robi czapkę, niech się relaksuje, póki, wiecie, Kelaya śpi, Uma śpi, no to Shani ma chwilę dla siebie. No. A ja kończę. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek podobał Wam się. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną i do usłyszenia już wkrótce. Pa, pa!